W podróży, zwanej życiem, natkniesz się na wiele trudnych sytuacji. Być może przeżywasz je właśnie w tej chwili. Nie jesteś sam. Wszystkim się to przytrafia. Niestety, mamy tendencję do myślenia, że życie powinno być pasmem szczęśliwych i przyjemnych chwil. Oszukujemy sami siebie, tworząc fałszywą rzeczywistość. W ten sposób unikamy tej prawdziwej. W pewnym momencie staniemy naprzeciw sytuacji, która sprawdzi nasze granice. Na szczęście. Jako istoty ludzkie mamy zdolność do kontrolowania naszych emocji w mniejszym lub większym stopniu. Dzięki temu potrafimy skuteczniej radzić sobie w trudnych sytuacjach, zmniejszając nasze cierpienie. Sam fakt posiadania tej umiejętności nie oznacza jednak, że jest to łatwe zadanie. Nikt nas nie uczy, jak właściwie zarządzać naszymi emocjami. Dzisiaj opowiem o umiarze jednej z czterech cnót. Podzielę się historią. Dawno temu pewien król wezwał mędrców swojego dworu i powiedział: Rozkazałem najlepszemu jubilerowi w okolicy wykonać cenny pierścień z diamentem. Chcę ukryć w nim wiadomość, która pomoże w trudnych chwilach wiadomość, do której mogę się odwołać w momencie rozpaczy. Chcę, aby to przesłanie pomogło moim spadkobiercom, a także spadkobiercom moich spadkobierców. Musi być na tyle mała, by zmieścić się pod diamentem na pierścieniu. Wszyscy, którzy usłyszeli wolę króla, byli wielkimi mędrcami i uczonymi. Byli zdolni do napisania obszernych traktatów. Jednak wiadomość składająca się wyłącznie z dwóch lub trzech słów i mieszcząca się pod diamentem na pierścieniu, okazała się być niezwykle trudnym zadaniem. Długimi godzinami przeglądali swoje księgi, nie znajdując niczego, co zadowoliłoby króla. Król miał ukochanego sługę, człowieka, który był mu bliski. Służył również jego ojcu i opiekował się nim, gdy zmarła jego matka. Był traktowany jak członek rodziny i szanowany przez wszystkich. Właśnie dlatego król skonsultował się również z nim. Sługa powiedział. Nie jestem ani mędrcem, ani uczonym, ale znam wiadomość, której szukasz. Jak to? Zapytał król zaskoczony. Podczas mojego długiego życia na dworze spotkałem różne osoby. Pewnego razu poznałem nauczyciela, który był gościem twojego ojca. Byłem w jego służbie, a gdy odchodził, odprowadziłem go do drzwi, żeby się pożegnać. Jako gest wdzięczności przekazał mi wiadomość, której szukasz. W tym momencie staruszek napisał na maleńkim kawałku papieru wspomnianą wiadomość, złożył ją i wręczył królowi, mówiąc Nie czytaj jej. Trzymaj ją w pierścieniu. Otwórz tylko wtedy, gdy znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia. Król nie musiał czekać zbyt długo. Wkrótce kraj został zaatakowany. Uciekał konno, próbując ratować życie. Był sam, ścigany przez wielu wrogów. Doszedł do punktu, w którym droga się kończyła. Przed nim był klif i bezkresna przepaść. Upadek byłby śmiertelny, a drogę powrotną blokował wróg. Słyszał galopujące konie i okrzyki, które były coraz bliżej. Wtedy przypomniał sobie o pierścieniu. Rozwinął ukryty zwitek papieru i znalazł prostą wiadomość, która okazała się niezwykle cenna. Na kartce napisano To też minie. W tym momencie nastała cisza. Zdawało się, że pościg zgubił się w lesie lub wybrał złą ścieżkę. Cokolwiek się wydarzyło, cisza była faktem. Nie słyszał już galopujących koni. Król poczuł głęboką wdzięczność wobec wiernego sługi i nieznanego nauczyciela. Te słowa były wspaniałe. Złożył papier i schował do pierścienia. Wkrótce zebrał armię i odzyskał swoje królestwo. W dniu zwycięstwa w mieście odbyło się wielkie święto z muzyką i tańcem. Król czuł wielką dumę. Starszy człowiek u jego boku powiedział. Drogi królu, nadszedł właśnie czas, abyś przeczytał wiadomość w pierścieniu. Co masz na myśli? Zapytał król. Przeżywam właśnie euforię i radość. Ludzie świętują mój powrót. Pokonaliśmy wroga. Posłuchaj, powiedział spokojnie sługa. Ta wiadomość służy nie tylko chwilom rozpaczy, ale także tym radosnym. Pamiętaj o niej nie tylko wtedy, gdy czujesz się pokonany. Lecz wtedy, gdy czujesz się zwycięzcą. Nie tylko wtedy, gdy jesteś ostatni, lecz także wtedy, gdy jesteś pierwszy. Król otworzył pierścień i przeczytał wiadomość. To też minie. Znowu poczuł tę samą ciszę i spokój. W środku tłumu, który świętował i tańczył, jego duma i ego zniknęły. Dopiero teraz król w pełni zrozumiał wiadomość. Złe chwile przemijają tak samo, jak te dobre. Wtedy sługa powiedział: Pamiętaj, wszystko przemija. Żadne zdarzenie nie jest trwałe, tak samo jak emocje. Tak jak dzień i noc. Są chwile radości i chwile smutku. Zaakceptuj je jako część dualizmu natury, bo to właśnie one są naturą rzeczy. Jednym z kluczy do panowania nad emocjami jest zrozumienie i pamiętanie o tym, że to, co czujemy w danym momencie, nie będzie trwać wiecznie. Czy znasz kogoś, kto nigdy nie doświadczył szczęścia, a kogoś, kto nigdy nie doświadczył smutku? Gdy idziemy przez życie, zdarzają się dobre i złe rzeczy. Łatwiej zaakceptować smutek, gdy rozumiemy, że minie. Akceptacja nie jest rezygnacją, biernością ani zgadzaniem się ze wszystkim, co się dzieje. To uznawanie, że wiele rzeczy po prostu dzieje się poza naszą kontrolą. Akceptacja prowadzi nas do proaktywności. Uświadamia nam, że jeśli możemy coś zrobić lub zmienić naszą sytuację, powinniśmy skupić uwagę i energię w tym kierunku. Gdy coś akceptujemy, łatwiej nam iść naprzód. Nie powinniśmy też dać się ponieść chwilom szczęścia. Dobrze jest je celebrować, ale z umiarem. Nie powinniśmy pozwalać, by euforia nas porwała i sprawiła, że zapomnimy, że ten moment też minie. Ludzie, którzy o tym zapominają, nigdy nie są przygotowani na trudne sytuacje życiowe. Żyją w bańce, która w końcu pęknie. Stoik żyje chwilą, ale nie odrywa się od rzeczywistości. Tak jak wytrzymuje w trudnych sytuacjach. Tak też unika bycia pochłoniętym przez niekontrolowany smutek. Przytoczona wcześniej historia mówi tylko o dwóch emocjach: radości i smutku. Umiar dotyczy jednak wszystkich emocji. Nie ma emocji, która, gdy jest przesadzona, staje się czymś pozytywnym. Gdy pamiętamy o umiarze, niemal każda emocja pod kontrolą może przynieść nam coś pozytywnego, nawet ta negatywna, bo staje się życiową lekcją. W słowach Seneki. Umiar to cnota, która polega na opanowaniu i umiarkowaniu naszych impulsów i pragnień, tak aby nie prowadziły nas do nadmiaru ani niedostatku. W słowach epikteta, umiar to przyjemna harmonia uczuć, która wynika z życia, w którym pragnienia są kontrolowane, a rozum jest naszym przewodnikiem. W słowach Marka Aureliusza, umiar to cnota, która pomaga nam rządzić i kierować naszymi namiętnościami i pragnieniami unikając skrajności i utrzymując zrównoważone i umiarkowane życie. Ta filozofia umiaru rezonuje w różnych kulturach i epokach, dając nam wskazówki, jak nawigować w złożonościach ludzkiej natury w świecie zdominowanym przez nadmiary i impulsywność. Nauczanie tych starożytnych filozofów nawet współcześnie służy jako kompas osobom, które pragną wieść szczęśliwe życie. Dążenie do umiaru sprzyja nie tylko osobistemu dobrobytowi, ale także harmonii społecznej. Zasady umiarkowania i samokontroli przyczyniają się bowiem do bardziej zrównoważonej i kwitnącej społeczności.